Cześć, cześć, tutaj Eski i witam Was w ostatnim filmie z maratonu Eski na 5000 subskrypcji. I tak, jak już pewnie wyczytaliście z tytułu lub zobaczyliście na miniaturce, jest to długo wyczekiwane Q&A, w którym to Wy zadawaliście mi pytania, na które dzisiaj Wam odpowiem. Jeszcze raz bardzo chciałabym Wam oczywiście podziękować za wszystkie subskrypcje, za komentarze, za łapki w górę i wszystkie po prostu miłe słowa, za wsparcie mnie. Jesteście naprawdę niesamowici. Pamiętajcie, aby wbijać na Discorda, którego link macie w opisie filmiku. Nie przedłużając, zacznijmy to. Jak masz na imię? Mam na imię Zuzanna. Ile masz lat? Mam 22 lata. Ile masz wzrostu? No niestety do najwyższych nie należę, mam 1,60 m wzrostu i to się nie zmieni już od bardzo długiego czasu. Także no, wysoka to ja nie jestem. Jaki masz kolor włosów? Tak jak mogliście już zaobserwować, podczas gdy tworzyłam simkę na mój wzór, mam blond włosy, jestem blondynką. Dosłownie, bo jakby inteligencją to ja nie olśniewam. Twoja ulubiona gra? Moją ulubioną grę ciężko jest wybrać, bo gram naprawdę w wiele gier. Gram w League of Legends głównie, gram w GTA, w GTA RP, ale z takich ulubionych, no to naprawdę mnie urzekł Wiedźmin 3, urzekł mnie RimWorld, bardzo czekam na Hogwarts Legacy, które wyjdzie w grudniu, nie mogę się doczekać, po prostu odliczam cały czas dni i miesiące. Uwielbiam wszystkie gry, w które mogę pograć z moimi znajomymi, ponieważ zawsze jest mega zabawnie. Wszystkie gry typu Life is Strange, Heavy Rain, The Walking Dead, to jest po prostu mój konik. Co lubisz robić w wolnym czasie? Ja w wolnym czasie lubię właśnie grać w gry ze znajomymi lub sama, zależy jak leży. Lubię czytać książki. Lubię szydełkować. Kiedyś haftowałam, ale to już przeszło. Szydełkowanie mi sprawia więcej radości. No i sporo czasu mi schodzi też na spanie. Śpię. Bardzo dużo śpię. Jaka jest twoja ulubiona książka? Jeśli chodzi o ulubioną książkę, nie mam takiej, ale ogromny sentyment mam do dwóch. Mianowicie do Hopeless, napisanej przez Colleen Hoover, z którą swoją drogą miałam okazję się zobaczyć. Mam z nią zdjęcie. Genialna kobieta. Przez tą książkę generalnie zaczęłam czytać, więc no, dlatego ten sentyment. I Cudowna podróż Edwarda Tulana. Piękna książka z cudownymi ilustracjami, po prostu świetna opowieść. Czytałam wiele razy i na pewno jeszcze nie raz wrócę. Jaki jest twój ulubiony kolor? Kolor tak po prostu to nie mam, ale ogólnie ubioru to jakiś żółty, brązowy. A tak, jak jakiś wystrój pomieszczeń czy coś, to lubię szare kolory, lubię czerwony mur. No i lubię biały kolor generalnie. Czy masz jakieś zwierzęta? Tak, mam. Do niedawna miałam dwa kanarki, ale niestety się z nimi pożegnałam. Mam też w domu psa, który jest psem rodziców i mam też własnego psa, który jest, no, moim psem. Jakie zwierzęta chciałabyś mieć? A generalnie co do zwierząt, miałam ich w cholerę w życiu, no aż ciężko je wyliczyć, naprawdę. Czy króliki, czy myszy, czy szczury, czy ptaki, czy jakieś inne zwierzaki, naprawdę od cholery ich miałam. Myślałam nad szynszylem, ale nie znam tych zwierząt na tyle, aby wiedzieć, czy naprawdę chciałabym je mieć, czy to tylko to puszyste futerko mnie kusi. Tak ogólnie bardzo lubię papugi. I no chciałabym mieć papugę, ale chciałabym jej dać bardzo dobre warunki, znaczy jej, no oczywiście więcej niż jedna, bo to jednak zwierzęta stadne. I no ciężko, myślę, że nigdy nie będę mieć papugi, ale kto wie, papugi są naprawdę genialne. Od kiedy grasz w Simsy? Ja zawsze się śmieję, że w Simsy grałam wcześniej niż nauczyłam się pisać i czytać. I to naprawdę jest prawda, bo naprawdę prawda. Bo jak jeszcze nie umiałam pisać i czytać i wszystkie te rzeczy, to po prostu odpalałam Simsy na jakimś starym, gigantycznym komputerze i w nie grałam. Oczywiście chodzi mi o Sims 1. Nie wiem, ile miałam wtedy lat, może z 3-4. I to były jeszcze te czasy, gdy stwierdzałam, że zawsze przed snem moje Simsy muszą umyć zęby, bo tak i koniec, kropka. Tak, byłam wtedy naprawdę mała. Ulubiony dodatek do The Sims 4. Jeden dodatek do The Sims 4 jest mi bardzo ciężko wybrać. I zrobiłam nawet ranking tych dodatków, więc możecie to obczaić w jednym z moich filmów.
ale jakbym naprawdę miała wybrać jeden jedyny, to chyba cztery pory roku, bo lubię taką różnorodność w pogodzie, a nie, że ciągle świeci słońce i w sumie nic się nie dzieje. Ulubiona część Simsów? Łohoho, no to definitywnie trójeczka, z której mam zamiar zrobić jakąś serię, jak tylko wpadnę na pomysł, o czym ona by mogła być. Naprawdę, Simsy 3, największa nostalgia, najwięcej czasu spędziłam przy nich i po prostu kocham tę część. Jakie masz hobby? Ja szczerze mówiąc nie wiem, czy mam jakieś hobby. W sensie, no co ja robię? No nic nie robię, siedzę na tyłku. Kiedyś trochę próbowałam grać na skrzypcach, kiedyś trochę jazda konna, jakieś to, tamto, chwytałam się praktycznie wszystkiego, ale na chwilę. Do teraz mam takie niespełnione marzenie, żeby chodzić do jakiejś naprawdę dobrej stajni, w której by mnie dużo nauczyli i abym mogła regularnie jeździć konno, ale jednocześnie, no, konie mnie nie lubią. Nie wiem, jak to jest, po prostu konie mnie nie lubią i ja też się przez to boję koni, bo często są takie, no, niefajne w stosunku do mnie, więc ciężko mi przemóc ten lęk, abym mogła faktycznie komfortowo się tam czuć koło koni i na koniach. Grasz na jakimś instrumencie? No właśnie, kiedyś próbowałam grać na gitarze, ale nie wiem, co z tym nie wyszło. Próbowałam też grać na keyboardzie, na skrzypcach i no pewnie jeszcze coś tam by się znalazło. Najbardziej to bym chciała właśnie na pianinie grać chyba. Pianino, fortepian, skrzypce. Takie top instrumenty. Ale no niestety nie mam słuchu muzycznego, nie jestem w tym najlepsza, zręcznościowo też podupadam dość mocno. Ale no, takie też niespełnione marzenia. Czy się kiedyś pokażesz? Tak, pokażę wam się, jak tylko na tym kanale wbijemy 10 tysięcy subskrypcji. Wtedy zobaczycie moje prawdziwe oblicze. A się zdziwicie, że nie tak mnie sobie wyobrażaliście. Więc jeśli jeszcze nie subskrybujecie, to zróbcie. To tym bardziej szybciej się wam pokażę. Psy czy koty? Powiem tak. Od dziecka byłam otoczona zarówno psami, jak i kotami. Więc to, jakie miałam zwierzęta, w ogóle tu nie ma nic do rzeczy. Ale wolę psy. Tak postanowiłam od dziecka, jakoś bardziej mnie lgnęło do psów. Koty też mnie nie lubią, nie wiadomo jak dobry jest kot, łagodny, czy jest jakiś milusiński. Mnie koty zawsze atakują. Ale to zawsze. Nawet moja sąsiadka często puszcza kota luzem po klatce. No to ja muszę dzwonić zawsze do mamy, aby zeszła, bo nie mogę wejść do domu, bo mnie ten kot zabije chyba, jak ja przejdę koło niego. No nie ma takiej opcji, abym przeszła obok niego, bo od razu się na mnie rzuca. No nie wiem, koty i konie mnie nie lubią. Taki morał z tej bajki. Chomik czy papuga? No to już chyba jest jasne. Definitywnie papuga. Nie mam nic przeciwko chomikom. Miałam chomiki. A czego ja nie miałam? Ale no, papugi skradły moje serce. Skąd wzięła się nazwa Eski? Nazwa się wzięła stąd, że gdy byłam młodsza, ja zimą nosiłam kurtkę z kapturem i ten kaptur miał takie futerko wokół siebie, nie takie zimowe. No i mój chłopak wtedy zawsze mówił, że wyglądam w tym jak Eskimos, jak taka Eskimoska po prostu. No i z tego względu w wielu grach mam nick Eskimo, Eskimoska, Eskimode, coś w tym deseń. I jedna część wspólna tych wszystkich ników to jest Eski, bo Eskimode, Eskimoska, Eskimos. Więc stąd właśnie wybór Eski. Skąd inspiracja na zdjęcie profilowe? Właśnie od tego niku, że Eskimoska. To jest właśnie taka Eskimoska owinięta w ten swój kaptur. Narysowałam to sama w Paincie, jak jeszcze nie miałam tabletu graficznego i nie jestem artystką, nie wiem po co mi ten tablet. Ale no jak wiecie, no ja wszystkiego się łapię, wszystko muszę spróbować, każde hobby, każde zainteresowanie, to ja muszę zobaczyć jak to jest, jak to odczuwa się. I no, po prostu tak o sobie maznałam jednego dnia i zostało. W jakim programie montujesz filmy? Dużo pytań o to jest, w jakim programie nagrywam i montuję, więc nagrywam w OBS-ie, a montuję w Filmorze, konkretnej Wondershare Filmora. Jest to dość prosty program, nie jest jakiś mega skomplikowany, jakieś tam swoje funkcje podstawowe spełnia i mi totalnie wystarcza. Jaką lubisz muzykę? Uwielbiam Lana Del Rey. Uwielbiam pierwszą płytę Aurory,
Lubię też jakieś remiksy takie, no różne po prostu. Albo jak auta się ścigają w teleskopie, po prostu jakieś zwyczajne remiksy, ale w głównej mierze uwielbiam jakieś takie wolne piosenki, spokojne lub najbardziej to w ogóle smutne, bo ja jestem generalnie taką melancholijną osobą. Masz chomika? Tu pewnie chodziło o pytanie, czy mam chłopaka, ale mój ukochany lektor się pomylił. I dlaczego ukochany? No właśnie, jak możecie się domyślić, mój ukochany lektor z tego odcinka jest też moim chłopakiem. Więc tak, mam chłopaka. I to od dłuższego czasu. I to były już wszystkie pytania, które wybrałam z waszych komentarzy. Jeśli jakieś zostało pominięte, to bardzo przepraszam. Wiem, że pominęłam dużo pytań, ale naprawdę dużo pytań zadaliście. I się naprawdę tym faktem zdziwiłam, że tyle rzeczy was ciekawi. Ale bardzo dziękuję wam za te pytania. Mam nadzieję, że trochę zaspokoiłam waszą ciekawość. I na koniec maratonu Eski chciałabym wam jeszcze powiedzieć, że w ciągu 2 dni, myślę, wystartuje mój nowy kanał, na którym będę się skupiać głównie na Minecrafcie i na Robloxie. Więc tak, dodam was wszystkich do znajomych, nie martwcie się, ale ja generalnie nie wiem, jak działa Roblox, więc musicie mi dać chwilę, aby to ogarnąć, bo za bardzo w niego nie grałam. Także link do mojego drugiego kanału znajdziecie w komentarzu pod filmikiem. Będzie on przypiętym komentarzem i mimo, że jeszcze nie ma na nim filmików żadnych, no to wkrótce możecie się ich spodziewać. Mam nadzieję, że ciepło przyjmiecie ten kanał i dziękuję za spędzenie ze mną tego maratonu, tego dnia. Mam nadzieję, że będziemy się z subskrypcjami pieli coraz wyżej. Dziękuję, że mnie oglądacie, bardzo mi jest z tego powodu miło. A ja się z wami żegnam, do usłyszenia i cześć!